Hej, ludzie. Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena. A to jest Zagrajmy w... Kingdom. New Lands. Dziś jest czerwony księżyc. Moje pytanie brzmi... Czy jak wrócę do królestwa, to nam dalej będzie stać? Na razie podziwiajmy, jak księżyc zachodzi. A nam rozpocznie się kolejny piękny dzień. Czy będzie do czego wracać? To jest pytanie. Księżyc już opada. Trzeba zwracać. Dzień 25. Wstawmy złotą monetę dla kolejnego obozowicza, który miejmy nadzieję pojawi się jak najszybciej. Pojawi się oczywiście kolejnego dnia, standardowo. Jednak chciałabym, żeby pojawił się o wiele szybciej. W sumie tutaj powinnam zapierdalać, bo jeżeli mur mi rozwalili, to muszę go bardzo szybko odbudować. Okej, tu są dwie drużyny gotowe. Statek jest przepchany. Wydalać. Teraz to trzeba zrobić. Okej, czyżby mi pokradli trochę sprzętu? A nie! Oni wyrzucają sprzęt, bo widzą, że nie jest potrzebny. Chuje jedne, ja w to inwestuję tyle pieniędzy. Daj mu skarbić się jakoś trzeba. Dobra. Jak tam nasz mur? Stoi, leży. Okej, mur stoi. Uzbierajmy z naszych zielonych łowców pieniędzy. Jakiś zatrważający fut to nam nie dali. Ale zawsze coś. Dobra, jedziemy znowu w prawo. Ej, kończy się ta. Kończy się zima. A ci chuje wyrzucili kosy. Cóż, w sumie kończy się zima. To jest dobrze. Strasznie długa ta zima była. Ciężka i długa. Ale... ale w sumie ważne jest teraz tyle. Żołnierza mi pokonali jednego. No dobrze, trzeba się na razie przenieść na prawą stronę. Mogę ci zapłacić, żebyś ruszył? Nie. Czekajmy na kolejny dzień. Moi wojacy są gotowi. W sumie to już mogłabym wysłać te dwie drużyny, żeby się udali za statkiem. Nie chcę tego na razie robić. Ale jest taka możliwość. Najgorsze jest to, że tutaj z tej strony mi się strasznie łucznicy marnują. Bo tutaj nie ma żadnego portalu i nie ma czego bronić z tej strony. Więc... no, 26 dzień.
przetrwaliśmy 25 dzień, dostaliśmy achievement. Okej, z łódką są tutaj. Aha, i po drodze oczywiście zabijają dalej jelonki, tak? Nie no, spoko. Niestety tutaj nie masz więcej pieniędzy. Znaczy nie ma was tutaj więcej. No szkoda. W sumie to teraz nie pozostaje mi nic innego jak czekać, tak? Najbardziej to muszę czekać na... ludzi. Z jednej strony. A z drugiej strony muszę czekać na statek, żeby tutaj dotrwał. Podejrzewam, że jeszcze za 2 dni zajmie. Ładne słońce, takie okrągłe. O, muzyczka się zaczęła przyjemna, jak słodko. Co myślicie o muzyce w tej grze? Mi się osobiście bardzo podoba. Zostałem, bo... A, to to! Wy to metalowe widzicie. Się zastanawiałam właśnie, co wy tutaj widzicie z tej strony. Piękny, panie, piękny. Już sobie odpocząłeś? Mam w sumie porzucić tą moją... wioskę w cholerę. Aż moje królestwo. Poruszać się tylko i wyłącznie ze statkiem, który jest... bliziutko już jest. No. Bliziutko. W sumie mogę już myśleć o wysłaniu żołnierzy, tak? I w tym momencie... W tym momencie w takim razie pozostało tylko i wyłącznie... wysłanie tych żołnierzy. Potrzebuję więcej pieniędzy. Wystarczy mi, żeby wysłać drugą grupę. To się nazywa, kurwa, inwestycja. Teraz mi powinno wystarczyć. Okej, obie grupy wysłane. I teraz panowie powinni ruszyć. Okej. Dom zamknięty. Dobra, ty idziesz po tarczę. Zajebiście. Dołączasz po lewej stronie, bo tam jesteś potrzebny. Dawaj. Nie wiem, czy to nie jest takie trochę marnowanie pieniędzy w tym momencie, ale... chodźmy zobaczyć. Jak to wygląda. Aha, widzę, że już się uporali z napastnikami. Czyli teraz tylko czerwony księżyc jest dla nas jakimś problemem. A nie, jeszcze nadchodzą. Druga fala chyba. Mi to już przeżywało. Ale chyba jednak pierwsza fala. Dużo ich. O chuj! Widzieliście, jak mnie ograbili? O mój Boże! Trzeba jak najszybciej wysyłać tych, więcej ludzi. To szybciusiem. Na szczęście pozabierali im tylko sprzęt. Nic ponadto. Okej, tutaj dopiero... Aha, bo tam nie było żołnierzy, tak? Dopiero teraz się wybierają. Żeby dołączyć. No nic. Dawaj. Pieniądze jeden z drugim. Bieraj to, skarbnik. Dobra. Tutaj ta szkółka się zaopatrzy.
Ten skarbnik wie, co robi. On siedzi przy mnie, dokładnie zdaje sobie sprawę, dlaczego chce przy mnie siedzieć. Okej. Okay. Kolejny dwóch. Dobra. Wyślijmy teraz naszego kupcę. Werbujmy kolejny dwóch. Pięknie. I tutaj jeszcze kolejnych dwóch powinniśmy być w stanie zwerbować. Wrócimy się po pieniążki i ruszamy na następną wyspę. Ja chciałam na następną wyspę trafić z pełnym mieszkiem. Okej, okay, zobaczmy, gdzie jesteście panowie. I panie, jeżeli są jakieś tam... No, są już gotowi. 2, 4, 6, 8, 10 złotych monet, tak? No dobrze. W takim razie wracam się po złoto. I kolejnego dnia wyruszamy. Okej, ty sobie jeszcze jedź. No. Nie móc nakarmić konia to jednak jest duży ból. Taki niemalże przez zło otwarte. Przez jaki się pisze ból? Boleć przez zło zamknięte. Okej. Okay. Kolejny pan. A akurat dwa ostatnie łuki. Zobaczmy, jak tam wygląda po lewej. Powinno być już lepiej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak tam wam idzie? Czy donieście ich wszystkich już? Będzie długie natarcie. Okej, okay, trwa drugie natarcie. Ta lista robi ogromny niedobór. Dobra, wycofali się w ostatniej chwili. Odbudować mi to. Zatrzymajmy się jeszcze przy was. Macie coś dla mnie? Nie. Wy panowie? Też nie. W takim razie wracajmy, skarbnik. Okej. Okay. Więcej pieniędzy nie zmieszczę. No to jedziemy. Do następnej wioski. To wiecie, im dłużej jesteśmy, tym silniejsze natarcie, nie? Trzeba być bardzo świadomym tego, że czasem się trzeba wycofać, niestety. Trzeba zbudować wiele murów i wiele wszystkiego. W drodze pozostawiać różne rzeczy i być gotowym na to, że mury co chwilę będą się rozpadać. Dobra. Żegnaj, drogi panie, mam nadzieję, że będziesz szczęśliwy w swoim życiu. A my tymczasem... ruszamy na kolejną wyspę. 28 dni. Korona jest bezpieczna. Ja. No tutaj mamy pilnować koronę, że nic się jej nie stało. Widzieliście parę odcinków temu, jak niektóry z tych cholerniśów zrzucił koronę z głowy. Ależ to był problem.
Okej. Co ja zrobiłam? Żebym była na tej samej mapie? Tak. Wląduj na tej mapie. Nie chcę jeszcze raz przechodzić tej samej mapy, jeżeli nie muszę. O chuj, zaczynamy innym królem. Ale dobra, to zdobyliśmy. A spróbujmy także mieć znowu królową. I zaczynamy kompletnie od nowa. Chuj. Trzeba było czekać, zanim spróbować przeklikiwać. Hela cholerów jedna. No dobra. Nie chcę zaczynać jak król. Spróbujmy jeszcze raz. Ostatni raz, obiecuję. Rafiuj. Fajne jest to, że jak się zaczyna... Kurwa. Chuj. No dobra, niech będzie. O, królowa. I co, znowu nam pokażesz tutorial? O, od nowa wszystko. Nie mam więcej pieniędzy? Chodzi na to, że nie mam. Dobra, idzie sklepikarz. Sprzedawca, to sobie zrobimy więcej pieniędzy. Najlepszy uczeń na świecie. Dzięki tobie czuję się bezpieczna we własnym królestwie. Twoja pomoc jest nieoceniona, dziękuję. Dawaj mi pieniądze. Jestem gałganem. Dawaj im pieniądze! Okej, jeszcze nic innego nie złowi. Znaczy nie zdobył. Na to potrzebuję trzech monet. Możesz mi dać pieniędzy? Nie możesz. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj trochę. O, tutaj jest, no zajebiście, czyli w tą stronę nie mogę się w ogóle rozbudowywać. To jest moim zdaniem bardzo dużym problemem. I teraz ich w przyszłości będzie. Okej, tutaj jest obóz. Ja bym bardzo chętnie znalazł jakąś skrzynię. O, zajebiście, tu jest portal. To nie jest ten duży portal, który mieliśmy na pierwszej mapie. Ale to jest portal, który nam będzie bardzo przeszkadzał. Który prawdopodobnie będziemy musieli zniszczyć. Mhm. No ale dobrze. Dobra, troszkę złota mi oddał. To jest dla ciebie robota. I teraz pytanie, czy mnie dziś w nocy zaatakują? I czy dadzą radę mnie zabić? Ja chcę być królową, nie królem. Ale tak skiepścić! Tak skiepścić! Hela! Tak skiepścić! Ja pierdolę! Tak skiepścić! Tak zgałganić!
Wszystko od nowa. Okej, atakują mnie. No, bierzcie mnie. Bierzcie mnie. Bierzcie mnie. Nie bierzcie. Aż się przebiegnę do tego portalu. Nie bierzcie, chcę być królową. Zabiję się specjalnie, żeby tylko móc być królową. Przebiegnijmy się do portalu, przy okazji wam pokażę, jak działa portal. O, jest nieaktywny. A to dlaczego? O, tutaj mamy ten posąg łucznika. Widzicie takie płomienie. To są 3 stopnie. Im wyższy płomień, tym silniejsi łucznicy. Jak wyższy jest płomień, to ten łucznicy są silniejsi. I to trwa. Dobra. W takim razie się nie zabijajmy. Tylko chodźmy rekrutować ludzi. I zbudujmy to królestwo. Wcale mi się ten pomysł nie podoba. Byłam królową i to taką ładną, w czerwonej sukience. Jeżeli mi się to jakoś specjalnie podobało, ale... Zobaczymy, jeżeli wydam wszystkie pieniądze w ten dzień, nie będę mieć nic, co pozwoli im ukraść koronę. Tylko po to, żeby móc spróbować zacząć jeszcze raz jako królowa. Smacznego, jedz. Tutaj mamy ten. Pojedźmy w lewo, mimo iż się robi ciemno. Zaraz będzie ciemno, zamknij się. Okej, tu jest statek. I z tego co widzę, w prawą stronę jest pomost. Udało mi się uminąć. Okej, to muszę zostawić na później, bo to mi ulepszy mury na metalowe. Więc to warto sobie zostawić. Dobra. I oto jak się traci koronę. Znaczy można ją odzyskać. I proszę. Jak się oto traci koronę? Brak korony, brak króla. Drugi dzień. Restart. No. Proszę bądź królową. Proszę bądź królową. Proszę bądź królową. Row Fury. Yeah! Dobra. I teraz jako królowa mogę na spokojnie zacząć. O, jaki mamy fajny ten herb. Ale zacznijmy jeszcze raz. Następnym razem, mam nadzieję, nie zgałganie, nic nie obiecuję, ze mną nigdy nic nie wiadomo. Postaram się, ale tak. W tym odcinku to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Na razie to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia po mnie. Na razie.